Magda Żakowska, dobry wieczór. Wiosna zagościła dziś w kalendarzach, niebawem rozgości się w naszym otoczeniu. Na razie do kraju płynie jeszcze bardzo wilgotne powietrze, stąd na niebie przeważają chmury. Również ta nadchodząca noc będzie pochmurna i deszczowa, a w górach i na Pomorzu padać może śnieg, który jednak szybko zniknie, bo nad ranem temperatura nie spadnie poniżej 4 lub 1 stopnia. Powieje umiarkowanie z zachodu. Również jutro na niebie zachmurzenie duże, będą przejaśnienia, jeszcze przelotne opady na krańcach północno-wschodnich i w górach ciąg dalszy opadów śniegu. Na termometrach jutro od 5 do 9 stopni. W regionie zarówno wieczorem, jak i w nocy przeważać będzie jeszcze zachmurzenie całkowite. Popada deszcz lub mżawka, a temperatura o poranku nie spadnie poniżej 3 lub 2 stopni. W nocy powieje umiarkowanie z zachodu. Również jutro w godzinach przedpołudniowych zachmurzenie duże, opady deszczu i mżawki tylko na północy. Te opady zaczną zanikać i tam przejaśnienia. Po południu więcej przejaśnienia padać może jeszcze w centrum i w południowej części województwa. Na termometrach jutro od 6 stopni w Grudziądzu, przez 7 w Toruniu do 8 w Inowrocławiu. Powieje umiarkowanie z północy, a ciśnienie zacznie się wahać. Jutro będzie 998 hektopaskali. W środę więcej przejaśnień, poranek rześki, w ciągu dnia 7-8 stopni. Również w czwartek nad ranem temperatura spadać może do minus 1, minus 2 stopni. O poranku utworzą się także mgły. W ciągu dnia dużo słońca, bo zachmurzenie umiarkowane i ciepło od 7 do 9 stopni. Również w piątek nie zabraknie przejaśnień, tylko na zachodzie po południu padać może deszcz lub mżawka. W nocy chłodno, ale w ciągu dnia słupek rtęci zacznie przekraczać już wartość 10 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.